Witam, pozdrawiam serdecznie. Cześć i czołem. Znajdujemy się na ambonie telewizyjnej. Co chciałem powiedzieć? Ekwipunek do lasu musi być drogi? Nie. Kuchenka do lasu najtańsza z Bundeswehry kosztuje 5 zł na paliwo stałe. Koszt paliwa stałego to w granicach 12 lub 25 zł. Ogólnie jeżeli chodzi o piłę, to polecam Laplander Bacco, jest to taka to budżetowa, nie budżetowa, budżetowa piła Laplander Bacco, ale ty nie, wyśmienicie. Toporek polecam zajrzeć w sklepy Unworld, polecam książkę Akademia Pana Kleksa, Pan Klek zgubił swoje okulary, nie, Pan Hilary zgubił swoje okulary, kurczę, przepraszam, proszę Państwa, już mi się nie pomyliło. Polecam nóż do lasu. Moda 2000 do krojenia, do krzesania krzesiwa, najtańszy nóż, jaki mogę polecić w tej chwili, do Rag My Fire Bio 2 Army, to Kandar USMC z piłką. Nie jest to zbytnio najlepsze wykonanie jakości nóż, ale krzesze krzesiwo też takie jak Bushman Rebel Gecko, którego używałem przez parę lat. Rag My Fire Bio Army krzesze. Tu drzwiczki się urwały od ambony. Ja jeszcze zaraz nie zlecę. Także no co mogę powiedzieć? Ambona jest stabilna. Taka w miarę jest stabilna, to jak się rusza. Tu były kiedyś sypki, ktoś się zdemontował, jakiś chuliganerka się szerzy. Także jeżeli chodzi o plecaki, polecam plecak Bundeswehry 65-litrowy do lasu. Polecam plecak holenderski 80-litrowy do lasu, oczywiście też z Unworld. Są to niezawodne plecaki, które będą służyć latami. Także pozdrawiam serdecznie, cześć i czołem, Dashbull.